Na pewno Audi RS6, tylko tutaj nie pamiętam, czy silnik miałem standardowy. Mam nadzieję, że tak. Ale Audi RS6 brzmiało super. No, to jest kozak. Zarypiaście, nie? Te pierdy. To jest zresztą bardzo dobry samochód na offroady. A no, bardziej tak na takie szutry. W zimę jest dobry. To jest pierwszy Audi RS, w którym zainstalowano rzędowy trzycylindrowy silnik. Tak. Także to brzmi naprawdę super. Ciekawe, że nikt się nie przyczepił do tego trzycylindrowego silnika. Aż mnie to przeraża. Żeby nie było, tu nie ma trzycylindrowego silnika, ale okej. Okay. Odcinek Okiem Eksperta będzie później. Wyłączyć tam, bo zostawiłem kisiel na gazie. Teraz przyjdę. No, dobra. Audi R8, V10. No i to jest konkret, nie? Fajnie brzmi. Ale muszę nim dzisiaj trochę pojeździć z tym autem. Wow. No. Patrzcie na te antenki, z tyłu one są zajebiste, kurde. Także zdecydowanie Audi R8. Fajnie brzmi, to jest konkret. Fajnie brzmi. Każde V8 fajnie brzmi. A nie każde. Ale w tej grze chyba każdy. I to też fajnie brzmi. Tak Bentleyowo bardzo. To jest zdecydowanie fajny dźwięk. Nie podoba się wam? Fajnie brzmi. BMW M2.
Jest fajne, tak, jest fajne, ale też BMW M2 fajnie brzmi w tej grze. Chyba bardzo wiele samochodów w tej grze po prostu fajnie brzmi, nie? W Forza Horizon 3 te samochody nie były aż takie ciekawe pod tym względem. Więc tak, mieliśmy Bentleya, no i zostały nam BMW. Tutaj w Bentleye chyba brzmiały dosyć podobnie te wszystkie, nie? Mamy M4 GTS-a, też spoko. Też spoko brzmiała. Ona miała taki inny dźwięk. Tak dużo chyba pierdziała, z tego co pamiętam. Tak. To były takie pierdy, podczas gdy schodzi z obrotu. Mokotów zrób. Dzięki za donate, nieznajomy. No zobaczymy jeszcze, co tam zrobimy. A raczej będziemy chcieli tutaj pojeździć chyba, nie? Pościgać się. Tak, zupełnie inaczej brzmi ta BMW, nie? W porównaniu do tych samochodów, które testowaliśmy teraz, ale jest to fajny dźwięk. Mi się podoba to takie pierdzenie między zmianą biegu. I puszczamy gaz i on też cały czas pierdzi. Ja nie wiem, jak to działa. Tak, Grzecho, to jest słynna firma detalingowa. Ale jeszcze sobie dokładnie to ten sprawdzimy przy odcinku Okiem Eksperta. Tylko mi się już puder skończył i puder do nosa. Jak będę miał więcej, to wtedy ten. Wtedy nagram nowy odcinek. To jest fajny Passat, nie? No tak, bo Bugatti jest tworzone przez Passata. Jakby żygał, no. Trochę tak. Bugatti należy do firmy Passat. I Passat produkuje Bugatti. Oni mają tam taki garaż i robią takie niskobudżetowe samochody. Dają im tam jakieś bebechy, które nie nadawały się do zrobienia silnika 1.9 TDI. I robią taki ulep potem z tego. Ale brzmi spoko. Lubię nim czasami jeździć, dzigać się czy coś. Czasami nawet coś tam wygram. Ale to nie Passat, no niestety. Muszę was zasmucić, ale Passata w tej grze nie mamy. O! Nie no! Są lepsze V8-ki w tej grze, które lepiej brzmią. To brzmi jakbyśmy... No ciężko mi porównać, czy jest ten dźwięk. Ale coś tam pierdzi chociaż, to tyle. Dobry jest. Korwetta, która to jest? C6. Bardzo mi się podoba z wyglądu. Spoko jest. Ja bym jeździł. Tylko że ponoć strasznie trudne w utrzymaniu są te samochody. Coś tam miały zrypane, coś się psuło w nich, nie pamiętam już. Gdzieś tam o nich czytałem, że są do dupy. Ale fajnie wyglądają. Czy tam części drogie były, czy... Czy koła odpadały? Coś tam było z tymi autami, nie pamiętam już.